Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj rywalizacja Roberta Lewandowskiego w walce o złotego buta. Ostra krytyka kierowana w stronę Cristiano Ronaldo, FC Barcelona wymieni Ansu Fatiego na Neymara, Leo Messi podpisze nowy kontrakt z FC Barceloną oraz Grażyna, która przywitała Sławomira Peszkę w nowym klubie. Zanim zaczniemy, koniecznie zachęcam Was do subskrypcji kanału, bo już za niedługo wbijemy 230 tysięcy subskrypcji. Już naprawdę niewiele nam brakuje. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest PZBook, legalny polski bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zapraszam do grupy Obstawiamy, gdzie jest aż 61 tysięcy osób. Z pewnością będziecie się dobrze bawić razem z innymi. Wpadajcie, bo naprawdę warto. Obecna umowa Lionela Messiego z FC Barceloną obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Niedawno ESPN poinformował, że Argentyńczyk mógłby opuścić Katalończyków za darmo już tego lata. Zezwalała mu na to klauzula, która obowiązywała do 30 maja. Klauzula ta została zapisana w kontrakcie Messiego w 2017 roku, gdy ten po raz ostatni przedłużał umowę z klubem. Teraz Mundo Deportivo informuje, że Argentyńczyk pozostanie w klubie na kolejne lata. Według informacji gazety, Messi podpisze z Barceloną nowy, dwuletni kontrakt. Będzie on obowiązywał do 2023 roku i przypominać będzie obecną umowę. Za dwa lata, czyli po roku obowiązywania nowego kontraktu, Messi ma mieć możliwość zdecydowania o własnej przyszłości. Jeśli zawodnik będzie chciał odejść za darmo na rok przed wygaśnięciem umowy, po prostu będzie mógł to zrobić. Chociaż Argentyńczyk wielokrotnie podkreślał chęć pozostania w Barcelonie, to jego konflikt z władzami klubu i Erikiem Abidalem spowodował, że media coraz częściej i mocniej spekulowały na temat jego przyszłości. Messi zainteresowany miał być Manchester City, a sam piłkarz nie wykluczał też powrotu do Argentyny, gdzie mógłby zagrać w Newell's Old Boys z rodzinnego Rosario. Osobiście sądzę, że Messi jeszcze będzie grał w Barcelonie przynajmniej przez 4 lata. Korzystając z nagrywek tego filmu, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi tperskiej w aplikacji Noin. Tak wygląda cała aplikacja i naprawdę super się prezentuje. Jak dołączyć? Już Wam tłumaczę. Wszystko jest zupełnie darmowe, bo liczy się dobra zabawa. Jak dołączyć? Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Gol Roberta Lewandowskiego w meczu z Werder Bremą sprawił, że Polak oddalił się od najgroźniejszych rywali w walce o złotego buta. Ma 8 punktów przewagi nad Kirko Immobile. Coraz bliżej ścisłej czołówki z Leo Messi. Argentyńczyk zrównał się już z Cristiano Ronaldo. W minionych latach klasyfikację złotego buta zdominował Lionel Messi. Argentyńczyk zdobył to wyróżnienie w 3 ostatnich sezonach. Dzięki znakomitej skuteczności w hiszpańskiej La Liga był też najlepszym strzelcem, jeśli chodzi o wszystkie europejskie rozgrywki. Ten rok jednak należy do Roberta Lewandowskiego. Polak trafił we wtorkowy wieczór do siatki przeciwko Werderowi Brema, a Bayern wygrał 1-0 i sięgnął po kolejne mistrzostwo Niemiec. Dla Lewego była to już 31. bramka w tym sezonie Bundesligi. To jego życiowy rekord, co pozwoliło mu także na powiększenie przewagi nad większością rywali w klasyfikacji złotego buta. 31-latek ma już 62 punkty, bo za każdego zdobytego gola w lidze niemieckiej przyznawane są 2 oczka. Podobnie jest we Włoszech, Hiszpanii, Anglii oraz Francji. Drugi Kirko Immobile ma 27 trafień w Serie A, co daje mu 54 punkty. Warto przypomnieć jednak, że napastnik Lazio ma jeszcze 12 spotkań na poprawienie swojego dorobku, podczas gdy w przypadku Polaka są to już tylko 2 mecze. Do rywalizacji może się również włączyć Messi, który po złotego buta sięgał 6 razy. Argentyńczyk wpisał się na listę strzelców podczas spotkania z Leganés. Pokonał bramkarza rywali po raz 21 w tym sezonie ligowym. Dzięki temu zrównał się punktami z Cristiano Ronaldo. W komentarzach koniecznie napiszcie, kto według Was wygra tegorocznego złotego buta. Cristiano Ronaldo przeżywa trudny okres po wznowieniu rywalizacji we Włoszech. W półfinale Coppa Italia z AC Milanem zmarnował 11, ale Juventus awansował. W finale zespół z Torynu uległ Napoli po serii rzutów karnych, a Portugalczyk zanotował bezbarwny występ. Tak brzmiała jedna z wypowiedzi na jego temat. Wyglądało to tak, jakby miał problemy fizyczne. Nie potrafił nawet przedryblować rywala. To porażka, na której jest również podpis Ronaldo. Cristiano po raz pierwszy w karierze przegrał 2 finały z rzędu, a za mecz w Rzymie został surowo oceniony przez włoskie media. Luca Toni zrzucił część winy na trenera Juventusu Maurizio Sariego. Myślę, że Sari ma teraz poważny problem. Jest trenerem Juventusu, a jego zespół zagrał w finale źle. Druga połowa była zbyt słaba. Widziałem wolno grający Juventus, a przy takiej grze Ronaldo wygląda jak zwyczajny piłkarz. Ekipa z Turynu musi się teraz skupić na obronie tytułu w Serie A. Na 12 kolejek przed końcem prowadzi w tabeli, z jednopunktową przewagą nad Lazio. Juventus wznowi rozgrywki ligowe 22 czerwca w wyjazdowym meczu z Bolonią.
Na linii FC Barcelona Paris Saint-Germain może dojść do wymiany z udziałem Neymara i Ansu Fatiego. Taką informację podał Don Balon. Według doniesień mediów FC Barcelona marzy o ponownym sprowadzeniu Neymara. Brazylijczyk opuścił klub w 2017 roku za rekordowe 222 miliony euro, ale na Parc des Princes nie czuje się dobrze i ostatnio pojawiły się informacje, że chciałby wrócić do zespołu z Dumy Katalonii. Być może wkrótce do takiego transferu dojdzie. Okazuje się, że może dojść do spektakularnej wymiany. Mistrz Hiszpanii jest skłonny oddać Ansu Fatiego, aby tylko sprowadzić gwiazdę paryżan. Fati jest wychowankiem Blaugrany. W obecnym sezonie rozegrał jak na razie 25 spotkań, strzelił 6 bramek i zanotował jedną asystę. Warto wspomnieć, że obaj zawodnicy mają ważne umowy do 30 czerwca 2022 roku. Taka propozycja już naprawdę wydaje się ciekawa. Jednak do transferu Neymara Barcelona na pewno musiałaby jeszcze dopłacić. Na koniec trochę humoru. Ostatnio głośno zrobiło się na temat transferu Sławomira Peszki do klubu z Okręgówki, w którym zarabia aż 40 tysięcy złotych miesięcznie. Kibice już pokochali nowego zawodnika. Zobaczcie sami. No to zapraszamy wszystkich! Wszystkim miło! Tak się. Koniecznie musicie podsłońce, nie? Wieczysta najlepsza. Dzień dobry, Grażyna. Bardzo mi miło. Proszę parę partnerów. Kamery nie pokazują tego, co się dzieje w szatniach piłkarzy. Ja jednak zdobyłem nietypowe i śmieszne nagrania, które pokazują, co wyprawiają zawodnicy przed albo po meczach. Zobaczcie! O, c'est comme ça! Les perdants! Ils ont perdu, ils veulent abandonner! Paolo, thank you for your touch. Thank you for the coffee. Really good, have a good feeling on you. Good test, huh? Do you have maybe another shot? Tanguy. Ouais, je reconnais l'avoir fini dernier. Il a reconnu. Je reconnais avoir fini dernier. C'est quoi la célébration? Oh les copieurs. C'est comment? God damn! See you, bro! Bro, take care of yourself, see you, bro! Raheem Sterling! Shut down! You... Mr. President! What's that? Captain America! Lovely assist! Why is your shirt so white, bro? Bro, I fell on the paint. Yes! No norma, Eric. Lucas next. Santa is here. Well, that's how Gavi wrap up a ball, to be honest. Does anyone want it? Come on. Va filmer Samu, c'est le plus beau. Ouais. Buzz. Ouais. C'est pas facile. Faut bien poster. Yes. That's my man. Look at his face. Yeah. Oui. That's ouais. My man. Ouais, c'est bon. Le nouveau Père Noël. And look down at the calendar. That's it.
Aquela janta bem romântica, né, amor? Tem coisa melhor, amor? Chegar de jogo e ser recebida assim? Ó, oh, comer um miojo. Pô, gente, brasileiro, tá? Vamos deixar bem claro. Faltou ovo. Ai, que horror. David, meu irmão, feliz cumple. Desculpa-me que ayer não te lo dije, porque tarde, pero al menos solo el último. Solo único que te lo dije hoy día. W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał po więcej informacji ze świata futbolu. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!